Dobra, zobaczmy Konopa. Szalony pomawiacz, dobra. Teraz pogadamy o mojej walce z Marcinem Dubielem, bo rzeczywiście odbędzie się coś takiego w maju w przyszłym roku. Będzie to main event na Fame MMA 21. Znaczy ja nic o tym nie wiem, ale szalony reporter tak powiedział. I zrobił z tego nawet tytułowego newsa. A co, już szybciej serduszko wam zabiło, co? Już byście chcieli. Może, że Marcin wróci szybko, czy mu to bardzo zaszkodzi, czy się odbuduje? Ja myślę, że Marcin jest serio niezniszczalny i kiedyś wróci. W maju będzie walczył z Konopskim w walce wieczoru. Zapytałem się też o ten temat mojej agencji, bo może oni coś za moimi plecami takiego knuli, ale nie było nigdy takich rozmów. Nic robić to do Dubiela i on też nic nie wie. I oczywiście rozpisały się o tym różne profile newsowe, artykuły, strony. Niektórzy nawet mnie zaczęli wyzywać, że w ogóle jak ja mogę, że chuj mi w dupę. Że z jednej strony kanceluję Dubiela, a z drugiej daje mu walkę, więc no oczywiście, tak było. Do opuszczenia tej informacji napisałem do reportera fake newsów, że skąd on sobie to wziął, że nigdy bym się na takie coś nie zgodził i dostałem informację zwrotną, że usłyszał to od drugiej strony. Ja na przykład usłyszałem od drugiej strony, że Szalony ma małego pędraka, sika w gacie i pracuje... Wiedziałem, że Konop sobie ulży. Wiedziałem, że tak będzie. ...w mongolskim bordelu, gdzie do ucha prostytutki szeptają mu kolejne pomówienia i liki. Serio, gość dopiero co brał główną rolę w odcinku Oj Wojtka, którego celem było nakreślenie szkodliwości pomówień w internecie. Sam reporter przepraszał w tym odcinku i wybielił wizerunek fake newsera, bo ma na koncie bangery takie jak na przykład to, że chyba jesteśmy w stanie wojny z Rosją, fake newsa na temat tej tragicznej sceny w Poznaniu. Tobie samemu zdarzyło się wielokrotnie puścić niesprawdzone informacje. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji, jakie te czyny niosły? Zdaję sobie sprawę i w chwili obecnej zdaję sobie dużo bardziej sprawę. Nie sprawdziłem, że te... No dobra, a jeżeli po prostu szalony reporter to jest taki Nathan w świecie wywiadów i komentarii, że trochę dopiął swego, bo wiecie, a to tam, nie wiem, gdzieś się w zgrzycie o tym powiedziało, a to tutaj Konopski o tym nagrał i trochę w sumie więcej osób się o nim dowiedziało i rozegrał to? Nie, i wielokrotnie okazywało się, że ta informacja nie była prawdziwa i potrafiła wyrządzić realne cierpienie, krzywdę, czyli w życiu. W maju będzie walczył z Konopskim. Palce wieczoru. Nawet przy okazji puszczenia fejka na temat mojej rzekomej walki puścił kolejnego fejka, tym razem o walce Bogzela, co Bogzel mu sprostował. Ja ogólnie mam taką teorię, że ta jego druga strona podaje mu te wszystkie newsy i leaky po prostu dla beki i sprawdza, czy on jest na tyle bystry, żeby je podać dalej. W każdym razie jak mi odpisał, że przyjął to do wiadomości, to czekałem jakieś 16 godzin i nie prostował fake informacji, która nie była jakimś, powiedzmy, bardzo poważnym pomówieniem. Natomiast godziła w moją reputację i dobre imię i było to na tyle irytujące, że sam to musiałem zrobić. Więc gratuluję biznesplanu polegające na obrzucaniu kogoś gównem z nadzieją, że się przyklei i wygeneruje jakiś zasięg. No, ale jest o nim mówione i szalony pewnie się cieszy, no. Pewnie zadowolony sobie siedzi, uchachany, że ale kurwa o mnie pogadali, jestem sławny. No tak to wygląda, no niestety, no takie mam wrażenie. A właśnie, chciałem powiedzieć, mieli walczyć Konopski z Dubielem. Mój drogi, kochany Konopski, miała to być, z tego co wiem, rekordowa garza we Freak Fightach. Napisał też do mnie Marcin. Niestety, ja nie jestem Konopskim, nie dam tych screenów, które jednak w żaden sposób nie zaprzeczają tej walce, tylko Tomek, dlaczego powiedziałeś, że ode mnie? Konopski, walka z Dubielem, dobra. Chciałem powiedzieć, mieli walczyć Konopski z Dubielem. Nie, no denerwujemy takie, denerwujemy wszystko, że Konopski powiedział, że nie i wszyscy nie. Moi drodzy, to nie jest twój temat, ale jakby muszę to powiedzieć, bo tam gdzieś takie dementi, no. Moi drodzy, plan był taki, żeby sobie Dubiel wrócił chwilę do tego, mi ktoś to powiedział jakiś czas temu, gdzie Dubiela nie było. No i mi powiedział, słuchaj, Dubiel nagra jeden film, drugi, udzieli jednego wywiadu drugiego, dali mu pół roku, warunkowo, dali mu pół roku, że za pół roku w lipcu ma walczyć, ale jak przez ten wróci do internetu, w jakikolwiek sposób będzie się pokazywał, ludzie będą i miało być tak, że oni śmieli z Konopskim, czyli z tym, który nagrał jego filmik, skonfrontować na konferencjach. I to jest genialny plan generalnie, wiesz, no ten go niby zniszczył, tak, a ten się nie zgadza, tak, że go pomówił na konferencjach, no genialny... No genialna sprawa, tak. Rozciągać rzeczy na ten, związane z Pandorą, na gale freakfightowe, wyzywanie się, a w finale udowadnianie, kto ma rację w oktagonie. No genialny pomysł. Pomysł i genialny jakby z punktu widzenia federacji. I tak to było dogadane, tylko Dubiel miał wrócić. No i teraz, jakby to powiedziałem, nagle wszyscy dementują. Ja myślę, że Marcin jest serio niezniszczalny i kiedyś wróci. W maju będzie walczył z Konopskim w walce wieczoru. No tak, no bo teraz każdy do Konopskiego, co z tym Dubielem, który jeszcze nie wrócił. To jest inny zupełnie moment Dubiela. To miał on mnie parę miesięcy na jakieś odbudowanie, zacząć się pojawiać w tym internecie, ludzie mieli opatrzeć się z nim, zacząć go akceptować. Druga sprawa, mój drogi,
mój drogi kochany Konopski, miała to być, z tego co wiem, rekordowa garza we Freak Fightach. I ja wiem, że Konopski też nie był strasznie do tego chętny, ale był jeden z warunków, że ten dubiel ma się jakoś opatrzeć, ludzie mają się trochę zgodzić na jego powrót, no i miała być wielka bitwa na argumenty na konferencjach, no i... Jezus Maria, no przecież jak to abstrakcyjnie, kurwa, brzmi. Tylko, że to też jest. Ktoś mi powiedział, gdzieś coś słyszałem, zainteresowana osoba to dementuje, ale szalony wie lepiej. Mówi, że to wtedy byłby inny etap. Opowiada o tym, jakby już były podpisane dokumenty, jakieś, nie wiem, kontrakty i mówi, no, będzie się bił. To brzmi jak na 100%. Ewentualnie Dubiel go pobije tego, co go zniszczył, albo ten mu udowodnił w ringu. Cała otoczka miała być zbudowana. Jak to wypłynęło teraz pół roku wcześniej, to nie jest dziwne, że to dementują, bo ja... Ktoś mnie zapytał, mówi, no wiesz, że to jak powiedziałeś, to może już nie być. A ja mówię, słuchaj, można komentować rzeczywistość, a można ją tworzyć, kreować. No i szalony chyba właśnie wziął się za kreowanie mówienia o różnych jakichś swoich fantazjach i próbuje kreować. Co powiedziałem? Tworzyć rzeczywistość. Kreować. Wiesz, tak. Że przez to, co powiedziałem, to jakby ją zmieniłem. Tak. Jakby miałem wiadomość. Ty, to szalony. Szalony to jest tak jak wróżbita. Że on mówi, pokaż rękę, to ci przepowiem przyszłość. Ale potem jak już ci powie, że tam będziesz miał wspaniały dom, ogromne pieniądze i szczęśliwą rodzinę i w ogóle, to nagle mówi, no ale teraz to już nie wiadomo, czy tak będzie, no bo teraz ci to powiedziałem i to może wpłynąć na twoją przyszłość, więc teraz już twoja linia czasowa mogła się kurwa odmienić. Już teraz tak może nie być, także no wiesz, to wszystko zależy od ciebie. No przecież to jest jakiś, ten totalny prank, no. W każdym wypadku szalony ma rację. Jak dojdzie do walki, ma rację. Jak nie dojdzie do walki, to też miał rację. Super. Zajebiste ustawienie sprawy. Z tego, że tam kontrakt może nie był podpisany, ale to było klepnięte. To tak, kontrakt nie był jeszcze podpisany, ale to było klepnięte. Te warunki były dogadane. To miała być walka wieczoru i generalnie wiedziałem, że jakby jak to powiem, to może i nie być, no bo teraz oni są jakby w kropce, bo wiesz, no, na innym etapie akceptowalności Dubiela społecznego miało zostać ogłoszone, wiesz. Tu trochę, no już trochę wrócił, no to może wyjaśnijmy ten konflikt, a nie nagle, jeb. I oni teraz wszyscy dementują i no bardzo obrzydliwe, że Konopski dał te nasze, bo i teraz, drodzy widzowie, zobaczcie, dlaczego Konopski, który chyba generalnie tak na co dzień nie robi, wywalił tak nagle nasze prywatne informacje, bo on do mnie, Tomek, skąd ty to wiesz? A ja z drugiej strony, nie mówiąc, że od Marcina, bo nie wiem tego od Marcina, powiedziałem z drugiej strony i on to publicznie dał, bo wiesz co tam było, Federacja, od kogo to wyszło? Że wyszło od kogo wy to gnoje śmierć? A może właśnie my taką teorię, ja tu na podstawie czatu, ale rzuciłem taką teorię na zgrzycie, że może ktoś szalonemu podrzuca jakieś takie totalnie głupie pomysły, żeby on to powiedział głośno i na tej zasadzie robi badanie rynku. Czyli wydaje się wam, że nie no, publika by nie przełknęła takiej walki Konopa z Dubielem, ale ktoś tam się w zarządzie upiera, a skąd kurwa wiesz, może by jednak łyknęli. I nagle jest takie, ty, to choć coś powiemy szalonemu, on to nie w programie jako szalony liker i nagle zobaczymy, jak publika zareaguje. I chuj. I potem on coś takiego macha i... Zobaczcie, dlaczego Konopski, który chyba generalnie tak na co dzień nie robi, wywalił tak nagle nasze prywatne informacje, bo on do mnie, Tomek, skąd ty to wiesz? A ja z drugiej strony, nie mówiąc, że od Marcina, bo nie wiem tego od Marcina, powiedziałem z drugiej strony i on to publicznie dał, bo wiesz co tam było, Federacja, kurwa, od kogo to wyszło? Że wyszło... Od kogo wy to gnoje śmierdzące wyszło? I Konopski, pyk! Napisał, nie ode mnie. No Konopski też takich rzeczy nie robi. Wy widzowie jesteście na tyle głupi, tak łatwo wam manipulować, no raczej by... A, widzicie? Jesteście idiotami. No, tak łatwo wami manipulować. Wierzcie szalonemu. Dokładnie tak. O kurwa. To ładnie. Konopski wami manipuluje. On tego też tak nie zrobił, więc rzucił szybko na Twittera. Czy należy mi... Nie. Tej bąbelku, przepraszam, bo jak się... Ty jak się, wiesz, wkręcasz... W tę akcję, tu, ja się boję, że zaraz będziesz walczył. No, jak że też to możemy wykonać. Że ty tą walkę zaraz odtworzę. Tak, odtworzę zaraz. Się poprzebieramy, ja sobie odwłoszę. Przepraszam, jak Konopski. Musiałbym schudzić. Na frytkownicy. Musiałbym schudzić dużo. No ale generalnie dlatego też rzucił tu moją prywatną wiadomość. Tam było dokładnie, że wiem to od drugiej strony, żeby się oczyścić, że nie u niego. Napisał też do mnie Marcin. Niestety ja nie jestem Konopskim, nie dam tych screenów, które jednak w żaden sposób nie zaprzeczają tej walce, tylko Tomek, dlaczego powiedziałeś, że ode mnie, a nie wiesz ode mnie. Nie było gadki, wiesz. No nie, nie wiem tego bezpośrednio od Marcina. Nie no, równie dobrze można zapytać, czemu powiedziałeś, że to ode mnie, w sensie czemu mnie mieszasz, czy w jakikolwiek sposób dajesz do zrozumienia, że puszczasz jakiegoś farmazona i jeszcze gadasz, że masz info ode mnie. To też można tak zinterpretować.
No, ale no, to była pewna informacja i uwierzcie mi, że taka była i że to było dogadane. Ja teraz radzę, żeby wszyscy, no bo teraz tak, Konopski jest wkurwiony, bo to miała być garza, no, garza wszechczasów, tak? No i wiesz, jeżeli by mu zrobili, ja też mu się dziwię, że mu zrobili podkład, bo na chwilę obecną, ja widziałem nawet komentarz Gimpera, zdementuj to Konopski, please, no bo na chwilę obecną Dubiel ma tak duże każdy, no co ty z nim bez walczyć. Ale na innym etapie, jak to miało być zrobione, wprowadzone i taki był też jego warunek, że taki tak miała też federacja tym, czy Dubiel miał się pokierować, żeby już był akceptowalny. No to i ludzie by go nie zjedli za to, że się zgodził, to zrobiłby kupę siana, bo to mają się podobać. W ogóle takie hasło, Loco Jumbo i do przodu. Innowacyjne suplementy przetreningowe, Loco Jumbo i do przodu. Nieźle. Stawka, a znowu Dobilowi zabrałem, on miał jak w Monopoly kartę wyjścia z więzienia. Jeżeli by się ludzie jakby zaakceptowali tą jego walkę, to był niezły plan, dlatego że jak on się zaczął pokazać w internecie, ludzie by po co on i nagle... Ty, z Konopskim, mają sobie wyjaśnić? No to dobra, że nie lubimy Dubila, ale to, dawajcie go, niech sobie wyjaśnią na konferencjach, jak to było, bo ten mówi, że go oskarżył, a ten, że nie. I ludzie byli tego, i teraz Dubiel, czy by wygrał, czy przegrał, miałby wejście do internetu z powrotem. I już, on by już w nim był, wiesz, i czy on by sobie na tych konferencjach wyjaśnił, czy nie, to już by mógł być na kolejnej gali, wiesz jak to jest. Już jesteś wsadzony pod pretekstem wyjaśnienia, czy te zarzuty do ciebie były okej, ale już jesteś, ty już na kolejnej będziesz, rozumiesz. I ktoś mi powiedział, ty wyjechałeś Dubielowi kartę wyjścia z więzienia z Monopoli. No proszę... Aha, czyli nagle okazuje się, że Szalony nawet jest bohaterem. Patrzcie, on jest bohaterem, bo mówiąc o tym publicznie, że i tworząc w ten sposób linię czasową, której nie dochodzi do tej walki, tym samym nie pozwolił Dubielowi na skorzystanie z tej furtki na odbudowanie wizerunku. Aha. Czyli to był taki plan, że on po prostu nie chciał, żeby doszło do tej walki i dlatego nie głośno powiedział. On miał taki świetny plan, żeby wrócić. No przykro, ale teraz doradzę federacji, tam też pewnie chyba są w k***nie, ale pozdrawiam. Doradzę federacji, że też wiecie, co mogą teraz powiedzieć? Ej, nigdy nie było takiego planu, ale już jak Szalony tak to zróbmy to. Ty, bez gitu, ja im podaję teraz sposób, jak z tego wyjść z twarzą. Co to za pomysł na wyjście z twarzą? What? Nie, w jaki sposób by to było wyjście z twarzą? To jest w ogóle... Szalony stworzył sobie jakiś uniwersum, stworzył sobie problem, a na koniec próbuje znaleźć jakieś absurdalne rozwiązanie, doradzając federacji, co ma zrobić. No, co jest kurwa? To jest... Co? No bo k***a są teraz wszyscy wkurwieni. Tak. Wiesz, Konop f***a poszło się... On w ogóle taki, nie taki chętny walczy, on powiedział na grubą walkę, tylko wrócił, bo on walczył raz. No, ale Dubiel miał rzeczywiste możliwości. Kartę wyjścia z więzienia, no bez kitu. On kurwa mu położył po całej. Ale Szalony namieszał, co? Jedno zdanie. Niesamowicie wpływowy człowiek, ale namotał. W Super Monopoli, nie? To wychodzi z więzienia. Tak, on ją miał i nagle k***a mu wytrąciłem. No Marcin do mnie w Wigilię napisał w tej sprawie. 95. Koncepcja dramowa się tu robi. Procesy myślowe zachodzą kosmiczne ponad rozumowanie przeciętnego Janusza. Wesołego Sylwestra wszystkim, oby kolejny rok nie był taki odklejony jak ten. Dzięki Deasum, dziękuję bardzo za trzeci miesiąc. Dziękuję za subskrypcję, witam się gigaratelków ponownie. Również szczęśliwego nowego roczku. Życzenia ze złożyliśmy. No będę zmienił numer, w ogóle jakie to jest teraz mądre wszystko. Ja patrzę, a tu pisze do mnie chyba Dubiel. Przysięgam, na górze jest takie. Że chyba... Nie, może Dubiel. Może Dubiel. I to jest, aplikacja wie, że ten ktoś, on miał zdjęcie to samo, co w tamtym numerze, zmienił numer. I jakoś to, wiesz, bo teraz masz nawet ze Siri, jak nie masz numeru, to wiesz kogoś tam, a ktoś ci powie jego Instagram, czy tam nie ma numeru, podpowiada ci. I do mnie pisze, może Dubiel. Ja mówię, to może odpiszę. Jak może Dubiel, to może odpiszę. I może odpisałem mu, i tak to był Dubiel. Napisał do mnie Marcin Wigilię, pozdrawiam, to oczywiście tam jeszcze uprzejmości mieliśmy. No wiem, że trochę ten, ale mówię, jest z tego wyjście. Nigdy nie było tak, ale najlepiej teraz, co on doli, nigdy nie mieliśmy takich planów, ale jak już o tym powiedział... Ale on przed chwilą mówił, że doradza federacji, żeby tak zrobiła, a teraz już zaczyna o tym opowiadać, jakby oni to zrobili. Ja już się k***a gubię. Może to wszystko w trakcie tego programu się już dzieje, może wtedy federacji już zaczynają pisać, wszyscy k***a, nie wiem, jakieś wtyki, ma podsłuchy w domu i już wtedy się wszystko dzieje. Co tam się odwala? 100% było to gadane i o ile... Przepraszam, jeszcze tak już dokończę i zamknę to, bo często jest AB, przepraszam o to, nie. Jestem na tyle pewien i wiem, że tak było i po prostu... No nawet to zaprzeczanie. Zobacz, ile w moim programie, czy w programie z Arkiem, czy w różnych programach szło tych fejków i każdy... Tak. Chłopie.
Ja nie wiem, no. Co ty się dzieje? Statementy. Ten Wigilię pisze. Ten daje moją prywatną korespondencję. Wycinek. Myśmy pisali o tym dużo. Wycinek wiem z drugiej strony. Wiesz. I on nie zdementował, ja dementuję. I... Zobaczcie, ludzie, jak się chłop odpala. Ludzie. Zobaczcie, jak się chłop odpala, jak ktoś kocha. Ej. Co kocham? No. No, co kocha? No właśnie, co? Zastanówmy się wspólnie. Kochasz to, co, teraz, to, co robisz. Żonie, to, co mówię. Robisz. To ja się boję, jakbyś zaczął mówić o żonie. Ale z drugą stronę chcę zwrócić jedną uwagę. To jest tylko kilka miesięcy, kiedy Tomek prowadzisz ten kanał. Kiedy ale zobacz, no? Jak twoje zdanie jest istotne. Co my oglądamy, kurwa? Co my, kurwa, oglądamy? To jest powtórka z wywiadu z Dubielem chyba. Ja nie wiem. Co jest? Przebrał się tamten chłop, czy co? Co tu jest w ogóle? Mówię, było kilka spraw, gdzie ja powiedziałem głupotę, ale nawet teraz po projekcie z Ojwojtkiem, który właśnie miał do celu nie puszczanie fake news, zresztą po podaniu tej wiadomości Ojwojtek do mnie zadzwonił i też pytał, mówi Tomek, bo ja mu powiedziałem, że słuchaj, robimy ten projekt, i on mówi, kurwa, postaraj chociaż lepiej weryfikować, bo to wszystko wyjdzie na głupę. Nawet nie on, mówi, ty troszeczkę wjeżdżasz na białym koniu, bierzesz udział w projekcie, który jakby przeczy temu, tym puszczaniem tych fejków i tak dalej, to nawet dla własnego bezpieczeństwa teraz troszeczkę wyczyszczony uważaj. I ja miałem z nim rozmowę, chyba bo to w programie z Fagatą powiedziałem, miałem z nim rozmowę po tym i ja mówię, Wojtek, jestem pewien tego. Mówi, dobra, to jak tak? Ja to mówiłem już, kurwa, że jest zasadnicza różnica, czy w jakiejś chorej głowie jakiejś osoby z jakiejś tam federacji mógł być taki pomysł, żeby zrobić takie zestawienie. Pewnie tak, ale to w jaki sposób on to przedstawił, że do tej walki dojdzie, że to już, kurwa, jest klepnięte. Teraz nagle mówi, że tam nic nie jest podpisane, ale że na pewno ktoś miał taki pomysł. No ja się zgodzę, że pewnie ktoś miał taki pomysł, ale jest różnica między gadaniem, że walka Konopa z Dubielem wywołałaby ogromne kontrowersje, ludzie by zjebali Konopa i tak dalej, byłaby ogromna zadyma wokół tego. To jest jedna rzecz, ale co innego mówisz, no w maju będzie miał walkę, walka wieczoru, normalnie, Konop i Dubiel. Tak jakby to już było, nie wiem, ustalone, zrobione, powszechnie wiadomo, kurwa, i wszyscy by przytaknęli. No to jest w ogóle kompletnie inny poziom i on nadal się upiera z tym, że teraz jak on powiedział, to tego nie będzie i w związku z tym nadal ma rację. No kurwa. No tak, bo mówi, okay. Bo zaczynają się grube dementi. Ja mówię, nie, te dementi, mówię, popatrz od drugiej strony i wy popatrzcie z drugiej strony. Popatrzcie na widzowie, czy Konopski by wpierdalał i tam, ja tam najlepszy. No oczywiście, żeby wpierdalał, no. Bo chciał normalnie do ciebie zagadać, a ty tego nie prostowałeś. No to chyba logiczne, że pokazał zapis rozmowy z tobą. Że to ściema, no. Że ja w tym fragmencie, którym dał, ja nie napisałem, że okej, masz rację. Ja napisałem, przyjmuję do wiadomości, no. Totalnie się nie zgadzam, tak. Bo on to nie tak było. Ja mówię, przyjmuję do wiadomości twoje zdanie. I on dał, bo tam był fragment, wiem z drugiej strony. Te wszystkie ruchy nerwowe ich świadczą o tym, że tak było. Tak. Tylko zepsułem cały pierdolony mi... Tak, jak ktoś dementuje, jak go w coś pierdalacie, to znaczy, że tak na pewno było, a teraz się zdenerwował i chce to wyprostować. Ja cię kręcę. Co to za jakaś pokrętna ten? Co, w ogóle co chodzi? Ja nie wiem, myślę, że on troluje na koniec, panie, no żartuje czy coś. Ale jak wyszedł film właśnie, oni powiedzieli dokładnie, wyjdzie filmik, będzie głupie filmiki i jeden, drugi, wywiad drugi i wychodzi nagle film Przeprowadzki Dubiela. Pierdolę, chłopa nie ma, pierwszy film, który wyszedł Przeprowadzki. Mówi, zobaczysz, głupimi filmami, żeby się ludzi opatrzyło. Mówię, o kurwa. A składa się do układanki. Ale jakie układanki? No to było logiczne, że Dubiel jak będzie chciał wracać do sieci, to wcale nie jest związane z walką, tylko chcąc odbudować swój wizerunek, po prostu musi nawalać filmy. Nie patrzeć na komentarze, tylko po prostu je wrzucać, żeby wrócić do działania. To jest, kurwa, to jest oczywisty plan, ale gdzie tam jest jakieś powiązanie z walką z Konopem? No to... What the fuck? Czemu to mu się nagle w jakieś klocki układa, w jakąś opowieść, którą se sam stworzył? I za chwilę wywiad z jakimś tam gościem, który ma 1000 obserwujących, ale... Takiemu się dajesz wywiad, tak. Żeby wyszedł wywiad. Tak. No super mu ten wywiad pomógł. No mniej więcej taką minę mieli widzowie po tym wywiadzie i w trakcie. No to mniej więcej taka mina była, dokładnie. Więc dlatego też jestem o tym święcie przekonany i wiem, że tak było. Jezu. Było przyklepane, ale nie było umowy, czego nie rozumiesz? No właśnie tak. Już widzę, jak Konop zgadza się na taką walkę. No to teraz byś usłyszał od Szalonego, że masz taki punkt widzenia, ponieważ w tym momencie Dubiel jest jechany w sieci i to jest abstrakcyjne, ale za parę miesięcy już by tak nie było, a za parę miesięcy miała być ta walka i wtedy byś inaczej powiedziała. No i dyskutuj z tym, nie? No,